Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, ale także bardzo grzecznie, czasem też tak trzeba powitać. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy w atmosferze kończącego się miesiąca maja, w atmosferze kończącego się okresu wielkanocnego, kończącego się okresu Chrystofanii, to właśnie on dzisiaj ten okres się kończy, w atmosferze kończących się uroczystości pierwszokomunijnych i także w atmosferze kończących się egzaminów maturalnych. Myślę, że i matury, i pierwsze komunie święte były cudowne, były pełne miłości, pełne radości i oczywiście też pełne takich właśnie wniosków pozytywnych, które spowodują, że one zmienią nieco nasze życie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej, że będą bardziej kochały Chrystusa, że będą bardziej bliskie Niego poprzez swoje grzeczne, odpowiednie, cudowne zachowanie i postępowanie. Poza tym też, drodzy Państwo, zbliża się Dzień Matki, 26 maja. Wszystkim mamom kłaniam się bardzo nisko, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby Wasza Matka Najlepsza, Wasza opiekunka, Wasz wzór, Wasza orędowniczka, Matka Najświętsza, Matka Jezusa Chrystusa, żeby była z Wami, żeby Wam towarzyszyła, a Wy, żebyście do niej zwracały się nie tylko wtedy, kiedy jest źle, ale żebyście zawsze były z nią i wtedy, kiedy jest dobrze, i wtedy, kiedy jest źle. Oczywiście tego źle, żeby nie było, no ale wiemy, życie jest takie, jakie jest, dlatego też różnie, jak to się mówi, bywa. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i tym matkom zdrowym, i tym matkom chorym, tym matkom szczęśliwym i modlimy się także za te matki, które odeszły do wieczności, żeby były szczęśliwe w tej wieczności i żeby były jak najbliżej swojej matki, Matki Najświętszej, naszej matki. Kochani, dzisiaj jest 21 maja, jest to siódma niedziela wielkanocna, ale jest to bardzo ważna uroczystość kościelna, mianowicie uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Właśnie Pan Jezus po 40 dniach odchodzi do nieba, czyli kończy się, jak powiedziałem, ten okres Chrystofanii, czyli okres ukazywania się Jego. Odchodzi do nieba nie po to, żeby zostawić apostołów sierotami, czy nas w ogóle. Odchodzi do nieba nie dlatego, że ma nas dość, że ma nas po dziurki w nosie, czy jeszcze może trochę wyżej, po oczodoły, prawda, jak to niektórzy mówią. Odchodzi do nieba, jak sam podkreśla, jak sam wyjaśnia, żeby przygotować nam miejsce, a więc żeby tam na nas czekać i żebyśmy my też na Niego czekali poprzez swoje odpowiednie życie, tutaj właśnie na ziemi poprzez swoje odpowiedzialne, dobre, ludzkie postępowanie na wzór taki, jakiego od nas oczekuje Jezus Chrystus. Jezus wstępuje do nieba po 40 dniach. Odchodzi, jak powiedziałem, żeby przygotować nam miejsce i właśnie to Jego odejście dla apostołów jest troszeczkę nieco smutne. No ale cóż, kochani, zawsze rozstania są bolesne, a apostołowie rozstają się z Chrystusem. Przecież Jego pokochali, byli z Nim tyle lat, byli z Nim, jak to się mówi, na dobre i na złe, byli z Nim Wielki Piątek, byli podczas działalności publicznej. Dzisiaj są właśnie wtedy, kiedy On odchodzi do nieba. Jemu towarzyszą. Zatem posłuchajmy fragmentu Ewangelii, która właśnie w tej materii nas informuje. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie, zachować wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słyszeliśmy właśnie tę opowieść, ten fragment Ewangelii według świętego Mateusza, który poinformował nas, jaka atmosfera towarzyszyła w wniebowstąpieniu Chrystusa. Niektórzy wątpili, a więc jest wątpliwość obecna nawet w takim momencie, nawet po takich przeżyciach, po ukazywaniu się Chrystusa, po rozmowach z Nim, jest wątpliwość, no ale cóż, ludzką rzeczą jest wątpliwość. My, gdybyśmy mieli wątpliwości, znaczy, że jesteśmy bardzo słabi i bardzo naiwni. Wątpliwości muszą być. Wątpliwości nas ubogacają. Apostołowie też, jak powiada święty Mateusz, wątpili. Niektórzy jednak wątpili. I wtedy Jezus podchodzi do nich i mówi: dana jest mi wszelka władza
na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. A więc ma Jezus władzę. Mówi o tym, że ma tę władzę nie tylko w niebie, ale także na ziemi. A więc w tym kościele, który tworzy, w tym kościele, który jest właśnie kościołem, do którego też my należymy. Kochani, módlmy się do Chrystusa w niebo wstępującego o to, żebyśmy patrywali się w niebo. Żebyśmy patrywali się w niebo nie w sensie geograficznym czy astronomicznym, chociaż czasem też warto spojrzeć do góry, żeby jakoś, jak to się mówi, widzieć nieco więcej i podziwiać piękno kosmosu, piękno świata, ale żeby właśnie to wpatrywanie miało taki wymiar duchowy, żebyśmy w to niebo wpatrując się, żebyśmy swoje życie dostosowywali do tego, czego od nas Jezus oczekuje. On ma władzę nad nami, na ziemi, czyli także nad nami. Dlatego też bądźmy tymi ludźmi, którzy czekają na niebo poprzez właśnie, jak powiedziałem, swoje właściwe, odpowiednie postępowanie. Poza tym, jak słyszeliśmy, Chrystus zapewnia po swoim odejściu, czy w trakcie swojego odejścia, że jest z nami. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli On odchodząc pozostaje. Brzmi to troszeczkę paradoksalnie, ale czasem to tak bywa u ludzi, to niemożliwe, ale u Boga to możliwe, prawda? Dlatego też On odchodząc pozostaje. W jaki sposób pozostaje? Na różne sposoby pozostaje. Wtedy, gdy jesteśmy z Nim, gdy modlimy się do Niego, gdy gromadzimy się w Jego imię, tam gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem pośród nich. On jest wtedy, gdy uczestniczymy we mszy świętej, gdy przystępuję do Komunii Świętej. On jest wtedy, gdy czytam Pismo Święte, jest wtedy z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Cieszmy się, że On jest z nami po to, żeby nam towarzyszyć, żeby nas wspomagać i żeby nam wskazywać właściwą drogę, mówiąc, że On jest właśnie tą drogą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Idąc właśnie przez Chrystusa, jako przez drogę, jako przez prawdę, jako przez życie, zdążamy do nieba, a więc zdążamy tam, gdzie On odszedł, po to, żeby przygotować nam miejsce i gdzie na nas, myślę, że z radością i z nadzieją oczekuje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który już coraz bardziej zmierza do końca miesiąca maja. Zostańcie z Bogiem.